Izabela Zeiske relacjonowała pogrzeb mamy. Fani nie wytrzymali. Śmierć mamy Izabeli Zeiske, znanej z programu Google Box. Przed telewizorem wstrząsnęła nie tylko jej najbliższymi, ale również całą społecznością wiernych fanów. Widzowie uwielbiali obserwować na ekranach całą rodzinę Zeiske, jednak to właśnie pani Teresa Orczyk, mama Izabeli, skradła ich serca. 15 lutego odbył się pogrzeb kobiety. Niedługo później kadry z uroczystości ukazały się w sieci, a w komentarzach zawrzało. Iza Zeiske musiała gęsto się tłumaczyć. Izabela Zeiske pokazała kadry z pogrzebu swojej mamy. Teresa Orczyk regularnie występowała na łamach programu Google Box razem ze swoją córką Izabelą Zeiske oraz wnukiem Joachimem. Poczucie humoru całej trójki oraz ich serdeczność sprawiły, iż cieszyli się oni olbrzymią sympatią widzów. Szczególnie pani Teresa, której zabawne komentarze i docinki niejednokrotnie skradły całe show. 10 lutego jej córka przekazała w mediach społecznościowych łamiącą wiadomość o jej odejściu. 5 dni później w Poznaniu odbył się pogrzeb ulubienicy widzów Google Box. Teresa Orczyk została pochowana na lokalnym cmentarzu, a ostatnim pożegnaniu wzięła udział rodzina, przyjaciele oraz najwierniejsi fani. 16 stycznia Izabela Zeiske udostępniła w swoich mediach społecznościowych, jak wyglądał pochówek jej ukochanej mamuchny. Okazuje się, że ten fakt został szeroko skomentowany i oceniony przez internautów. Zachowanie Izabeli Zeiske zostało negatywnie skomentowane. Dzień po pogrzebie Teresy Orczyk jej pogrążona w żałobie córka opublikowała kadry z ceremonii. Widać było na nich morze kwietnych wieńców oraz urnę z sercem. Z opisu kadrów wynikało, że ulubienica widzów Google Box została pochowana przy akompaniamencie swojej ulubionej piosenki, Mywaj Franka Sinatry. Fakt, iż Izabela Zeiske zdecydowała się opublikować nagrania oraz zdjęcia z zakulis pogrzebu, wywołał niemałe oburzenie w sieci. Wielu internautów bardzo krytycznie wyraziło się o kobiecie, zarzucając jej, że próbuje nagłośnić całe wydarzenie, a co za tym idzie, zarobić na śmierci krewnej. Wszystko na sprzedaż. Nawet ostatnia droga. Współczuję i podziwiam. Ja bym nawet nie pomyślała, by nagrać cokolwiek na TikToka. Zwyczajnie, bym nie była w stanie. Kondolencje. Tylko dlaczego robić z tego wydarzenie medialne, można przeczytać w komentarzach. Sama zainteresowana nie puściła tych zarzutów mimo uszu. Izabela Zeiske właśnie wytłumaczyła, co skłoniło ją do opublikowania materiałów z pogrzebu mamy. Izabela Zeiske odpowiedziała na krytykę fanów. Teresa Orczyk cieszyła się ogromną popularnością dzięki udziałowi w programie Google Box. Poczynania buni chętnie śledzili nie tylko na ekranie, ale również w mediach społecznościowych, gdzie jej córka regularnie publikuje różne materiały z życia rodziny. Świadoma tego faktu Izabela Zeiske postanowiła upublicznić kadry z pogrzebu pani Teresy dzień po tym, jak się odbył. Mimo wszystko jej zachowanie wywołało niemałe kontrowersje. Gwiazda TTV właśnie postanowiła odpowiedzieć na krytyczne komentarze pod jej filmikiem na TikToku. Izabela Zeiske dosadnie podsumowała nie tylko swój czyn, ale również zachowanie internautów. Po pierwsze, nie ja nagrywałam. Ludzka nienawiść jest taka, że obojętnie, co się nie zrobi, zawsze będzie hejt. Jedni chcą zobaczyć grób mamuni, drudzy krytykują. Oj ludzie,